13 tom, 21 maja 1921 roku. Jezus żyje w duszy, która żyje w Jego woli i w niej spoczywa. W jaki sposób możemy dać wypoczynek Jezusowi? Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, mój zawsze ukochany Jezus ukazał się w moich ramionach w trakcie wypoczynku. Przycisnęłam Go do serca i powiedziałam do Niego: Miłości moja, powiedz mi jakieś słowo, dlaczego milczysz? A Jezus: Moja umiłowana córko, potrzebuję wypoczynku. Powiedziałem Ci tak wiele i pragnę w Tobie pierwszych efektów moich słów. Ty pracujesz, wprowadzając w życie to, czego Cię nauczyłem, a ja odpoczywam. Kiedy zastosujesz moje nauki w praktyce, powrócę ponownie, aby opowiedzieć Ci o rzeczach wyższych i wznioślejszych i tym samym móc znaleźć w Tobie jeszcze piękniejszy wypoczynek. A w dodatku, jeśli nie wypoczywam w duszach, które żyją w mojej woli, to w kim mogę mieć nadzieję na wypoczynek? Tylko dusze, które żyją w mojej woli, są w stanie dać mi wypoczynek. Życie w mojej woli tworzy dla mnie pokój, czyny dokonane w mojej woli tworzą dla mnie łoże, powtarzające się czyny i stałość w ich powtarzaniu to kołysanki, a muzyka to opium, które przywraca mi sen. Ale kiedy śpię, czuwam nad Tobą, tak iż Twoja wola nie jest niczym innym jak ujściem mojej woli. Twoje myśli są ujściem mojego rozumu, Twoje słowo jest ujściem mojego słowa, Twoje serce jest ujściem mojego serca. Chociaż nie słyszysz, jak mówię, Twoje oddanie się mnie jest tak wielkie, że nie chcesz niczego z wyjątkiem tego, co ja chcę, ani nie myślisz o niczym innym, ani nie czynisz niczego z wyjątkiem tego, co ja czynię. Dopóki więc żyjesz w mojej woli, możesz być pewna, że wszystko, co się w tobie dzieje, to jestem ja.